Proszę Pani, przed chwilą zakończyło się spotkanie autorskie z Rafałem Olbińskim, którego organizatorem była Zbyrut Galeria i mieliśmy okazję spotkać się nie tylko samym artystą, a też nabyć jego album lub albumy, jak i zarówno niektóre obrazy. Proszę powiedzieć, dlaczego warto było być na wydarzeniu. Dlatego, że jest Rafał Olbiński jest wyjątkową osobą. Fascynuje mnie jego malarstwo, ponieważ no, są to wyjątkowe postaci i takie, które trafiają chyba do każdego i jest to po prostu jego jakaś fantazja, jego odczucia, ale w każdym razie bardzo mi się to podoba, to jego malarstwo, a ponieważ znam go bliżej, byłam na jego benefisie w Teatrze Polskim i czytał więcej właśnie tych fragmentów, dlatego przyszła mi dzisiaj. A proszę powiedzieć, bo widzę, że Pani nabyła album, tak, i zapewne Pani już dostała, tak, autograf do niego. Nie, jeszcze nie dostałam właśnie, czekam. A czeka Pani w kolejce. Tak, czekam na autograf, bo jest to książka, kupiłam dla mojej córki, która jest śpiewaczką operową. I myślę, że tu jej specjalne jakieś życzenia napiszę, ponieważ też ją zna. Moja córka Agnieszka Lis, ona żyje w Salzburgu i tam śpiewa, tam też uczy na Mozarteum. Także. I ostatnie pytanie, a może czas najwyższy również nabyć jej którąś inkografię, obraz. Mamy dużo w domu i moje dzieci też mają, także bezpośrednio właśnie od pana Rafała, także myślę, że na pewno z czasem jeszcze inne nabędziemy.